witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dawno nie było na moim kanale jakiegoś filmu, więc dzisiaj postanowiłam, że jakiś filmik dla Was nagram. Ta moja nieobecność na kanale miała potrwać trochę dłużej. W sumie były takie momenty, że nie wiedziałam, czy w ogóle tutaj wrócę i czy w ogóle będę jeszcze nagrywać. Ale doszłam do wniosku, że chyba jednak nie zrezygnuję, nie chcę z tego rezygnować i po prostu wróciłam. Nie chcę tutaj mówić i obiecywać, że wróciłam na stałe, że teraz te filmiki będą się tak pokazywały regularnie jak kiedyś. Natomiast chciałabym, żeby tak to było i postaram się, żeby tak właśnie to było. Dziękuję Wam serdecznie za wszelkie wiadomości prywatne, które otrzymałam od Was z pytaniami o to, co się ze mną dzieje. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło, że ktoś w ogóle się mną interesuje, że ktoś gdzieś tam może jednak czeka na te moje filmiki. Wiecie, to jest takie naprawdę bardzo miłe, że ja Was nie znam. No, Wy mnie też praktycznie tyle co po prostu z filmów, a jednak w jakiś tam sposób się mną interesujecie i to jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo miłe, dlatego dziękuję serdecznie za te wszystkie wiadomości. Tak jak widać, jestem, żyję, mam się, powiedzmy, że dobrze, chociaż tak nie do końca. Długo w sumie myślałam nad tym, czy mówić Wam, tłumaczyć Wam powody tej mojej nieobecności i nawet doszłam do wniosku, że to zrobię. Ale jednak w ostateczności zdecydowałam, że nie będę tutaj poruszała takich tematów, które są dla mnie dość nieprzyjemne. Są to tematy naprawdę prywatne i sami widzicie, że ja tutaj nie poruszam takich kwestii, jak na przykład kwestia mojej rodziny, moich znajomych. Takie osoby na przykład na moich filmikach się nie będą pokazywały. To jest mój kanał, ja tutaj nie chcę nikogo w niego włączać, więc tak jak gdyby pozwólcie, że ja te swoje prywatne sprawy i powody tej mojej nieobecności zachowam po prostu dla siebie. Długo się bronię, kończę licencjat, kończę moje studia, jeszcze nie wiem kompletnie, co będę robiła dalej, ale... pisanie pracy, egzaminy ja teraz kończę wcześniej niż inne roczniki, więc po prostu to mnie pochłania też w jakiś tam sposób. Ale to nie jest główny powód mojej nieobecności, jest znacznie ważniejszy powód, ale już nieważne. Także mam nadzieję, że to uszanujecie i po prostu nie będziecie dopytywać, o co tak naprawdę chodzi, bo nie chciałabym tutaj o tym mówić. I teraz tak, wyjaśniłam już to, a teraz chciałabym się odwołać do pewnej rzeczy, ponieważ jakiś czas temu zdecydowałam się na to, że zrobię sobie oczyszczanie według zasad dr Dąbrowskiej. Spytałam Was nawet na Facebooku, czy chcecie widzieć filmiki z tego mojego oczyszczania. Ja mówiłam, że w ostatnim czasie trochę sobie odpuściłam, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, trochę to zaniedbałam, żywiłam się takimi rzeczami, które nie do końca były zdrowe, były kompletnie niezdrowe, no powiedzmy sobie szczerze. Tłumaczyłam to oczywiście brakiem czasu, że nie mam czasu, nie wiem, gotować sobie normalnego obiadu, chociaż tam wrzucenie do wody makaronu i do tego jakieś warzywa, czy jakiegoś tam ryżu, czy ziemniaków. To naprawdę zajmuje kilka minut i to była tylko i wyłącznie wymówka. Nie ma czegoś takiego, jak nie mam czasu na ugotowanie sobie. Każdy, myślę, że powinien znaleźć na coś takiego czas. Doba ma 24 godziny, więc nie ma tutaj dla mnie żadnego usprawiedliwienia. Po prostu mi się nie chciało i wolałam chodzić do sklepu i kupować sobie gotowce. Wpadłam w wir takiego właśnie przetworzonego trochę jedzenia. To nie było jakieś jedzenie w McDonaldzie czy tego typu rzeczy, to było kupowanie sobie pierogów, krokietów i wiecie, takich rzeczy, które no niestety niezbyt odżywiają organizm, niezbyt są zdrowe. Ja po prostu przesadzałam z tym, ja nie mówię, że w ogóle takich rzeczy teraz nie będę jadła, ale przesadzałam z tym, to nie może być podstawą mojej diety i zauważyłam, że mój organizm zaczął się czuć z tym, co ja z nim robię, źle po prostu i postanowiłam się oczyścić właśnie tą dietą dr Dąbrowskiej. Tak się złożyło też, że parę kilogramów mi przytyło, czego oczywiście nie da się ukryć, pewnie to zauważyliście wszyscy. I liczyłam na to, że ta dieta dr Dąbrowskiej to będzie dla mnie taki wstęp do mojej redukcji, ponieważ później zamierzałam te kilogramy swoje zrzucić, spalić. Nie przytyłam jakoś ogromnie dużo, nie wiem, mam około 51 kg w tej chwili, więc to nie jest jakaś bardzo wysoka waga, do mojego wzrostu jest to waga jak najbardziej odpowiednia, bym mogła jeszcze sporo przytyć, żeby mówić w ogóle o nadwadze. Natomiast na początku trochę tak się tym przejęłam, ponieważ dawno tyle nie ważyłam, ale teraz już nabrałam tego dystansu i trochę inaczej zapatruję się na ten temat. Ale chciałam mówić właśnie tutaj o tym oczyszczeniu, ponieważ ja nie traktowałam tej diety dr Dąbrowskiej jako właśnie diety odchudzającej. Mi chodziło tylko i wyłącznie o oczyszczenie,
Jeśli by coś spadło, no to oczywiście fajnie, ale nie o to mi najbardziej chodziło. Więc z takich właśnie powodów zdecydowałam się na tę dietę dr Dąbrowskiej. Przygotowałam się do tego solidnie, nakupiłam sobie pełno produktów, zresztą dodałam Wam też filmik z moimi przygotowaniami i ten filmik bardzo szybko zniknął z mojego kanału, praktycznie po kilku godzinach. No i czuję się po prostu winna Wam jakieś wyjaśnienia, o co tutaj tak naprawdę chodzi, co się stało, dlaczego ten filmik zniknął. Zacznijmy może od tego, że powiem Wam, na czym polega ta dieta dr Dąbrowskiej. Dieta polega na tym, że jemy przez ten okres czasu tylko warzywa niskoskrobiowe i niskocukrowe owoce typu jabłka, tam były chyba grejpfruty, chyba też o borówkach czy tam jagodach dr Dąbrowska pisała i cytryny. U mnie zostały tylko jabłka i cytryny i te warzywa niskoskrobiowe, żadnych borówek ani grejpfrutów nie spożywałam. Więc tak, i dodatkowo mamy jeszcze limit kaloryczny, jemy do 800 kalorii. Wiem, że to jest bardzo, bardzo malutko, wiem, że ktoś może powiedzieć, że to jest głodówka, natomiast ja tutaj zaznaczę, że ja się głodna w ogóle nie czułam, ja czułam się nasycona, chociaż też nie mogę tutaj zbyt dużo powiedzieć, ponieważ zbyt krótki okres czasu byłam na tej diecie. Ludzie natomiast z tego, co czytałam, nazywają tę dietę półgłodówką. Niby tam dostarczamy coś swojemu organizmowi, ale są to naprawdę małe ilości kalorii. Więc tak to miało wyglądać i u mnie ta dieta oczyszczająca miała trwać przez 5 dni. Chyba, że czułabym się bardzo dobrze, to miałam zamiar przyciągnąć po prostu o kolejne dni to swoje oczyszczanie. No i tak, pierwszego dnia tej mojej diety czułam się dobrze. Jadłam oczywiście zgodnie z zasadami, nie czułam żadnej ochoty na jakieś tam inne produkty, nic w tym stylu, wszystko było ok. Czułam się, no tak jak dnia poprzedniego, normalnie po prostu, nic nie odbiegało od normy, nie zauważyłam żadnych zmian. Natomiast w drugim dniu, a właściwie schody zaczęły się już w nocy z dnia pierwszego na drugi, kiedy to dostałam skurczu łydki. Naprawdę, była to lewa łydka, dawno nie miałam takiego skurczu. Nie wiem, czym to było spowodowane, ponieważ jakoś nie wysilałam się tego dnia bardzo, więc nie wiem, z czego to mogło wynikać. Po prostu dostałam skurcz łydki. Nie wiem, czy to też ma jakiś związek z tym moim oczyszczaniem, czy nie, ale po prostu chciałam to zaznaczyć, że coś takiego było, ponieważ się pojawiło. Cały pierwszy dzień był ok, natomiast drugi dzień już było trochę gorzej, ponieważ zaczęło się w ogóle od tego, rano czułam się dobrze jeszcze, ale zaczęło się od tego, że musiałam pójść na rynek, to była środa, musiałam pójść na rynek i coś tam sobie kupić. I to był okres, zresztą nadal jest okres, kiedy pojawiają się tutaj nasze polskie truskawki i ja poczułam zapach tych truskawek. Ja je poczułam z jakąś zdwojoną, strojoną, czy tam nie wiem jaką siłą, po prostu tak strasznie wytężył mi się zmysł węchu, że ja musiałam zapierniczać szybko tymi alejkami na targu, żeby po prostu nie czuć tych truskawek, bo taka straszna ochota mnie na nie dorwała. Okej, szybko stamtąd spierniczyłam, poszłam do Kauflandu, bo tam też coś miałam do załatwienia, poczułam pieczywo, świeże pieczywo, zapach świeżego pieczywa i znowu, tak, nie wiem, taką ochotę poczułam na to pieczywo, że znowu zapierniczałam szybko tymi alejkami, żeby wyjść jak najszybciej ze sklepu. Nie było w ogóle mowy, żebym ja przerywała to oczyszczanie, ponieważ ja się czułam dobrze i kilka dni bez pieczywa i truskawek naprawdę chyba krzywdy by mi nie zrobiły, więc nie widziałam powodu, dla których bym miała tę dietę swoją przerywać. No więc tak, później wróciłam sobie do domu i miałam do załatwienia pewną sprawę na drugim końcu miasta, pojechałam tam rowerem. Ja już jadąc tym rowerem czułam, że po prostu ta moja energia tak powoli sobie spada, spada, spada. Natomiast nadal miałam tę energię, więc też nie widziałam powodu, dla którego miałabym to oczyszczanie przerywać. Ale ta energia tak spadała, 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 aż w pewnym momencie po prostu tej energii u mnie nie było. Ja musiałam jakoś z tego drugiego końca miasta dotrzeć tutaj na mieszkanie, jakimkolwiek sposobem. No i próbowałam naprawdę pedałować tymi nogami, ale ja nie miałam siły w nogach, żeby dojechać. Pedałowałam ostatkami sił, robiłam sobie przerwy, po prostu już w pewnym momencie czułam, że ja nie dojadę, że nie dam sobie rady. Ale jakoś się do tego domu dotoczyłam. Ponadto zaczęła mi po prostu tak boleć głowa, to był niesamowity po prostu ból, ja nigdy w życiu czegoś takiego nie czułam, taki paraliżujący aż. Jakimś cudem dotoczyłam się do domu, tutaj w ogóle wróciłam na mieszkanie, był kompletny syf, wiem, że to jest brzydkie określenie, ale tak właśnie było. W moim pokoju były moje książki porozwalane, jedno pranie do prasowania, drugie do zebrania ze sznurków, w kuchni też tam było narozwalane, a ja nie miałam po prostu siły, żeby cokolwiek robić. Po pierwsze nie miałam siły, a po drugie, nie wiem, nie miałam jak gdyby takiej ochoty. Ja wstawałam, niby chciałam się za coś zabrać, ale nie wiedziałam, za co mam w ogóle chwycić. To była taka jakaś dezorientacja, nie wiedziałam, co mam zrobić. Więc po prostu położyłam się na łóżku i leżałam nadal. Ja już miałam tego dość, czułam się źle.
i po prostu postanowiłam, że ja to przerwę. Natomiast nie miałam w domu niczego, co mogłabym zjeść, co nie byłoby jabłkiem i warzywem niskoskrobiowym. W sumie nie wiem, dlaczego nie wpadłam na to, żeby sobie makaron ugotować, ale nie wiem, może po prostu nie miałam siły na to. Poszłam więc do kuchni i pomyślałam sobie, że jeśli zjem może jabłko w tej chwili, czy tam dwa jabłka, to no wiadomo, cukier, może mi to doda energii, jakoś lepiej się poczuję. Więc zaczęłam to jabłko trzeć na tacy i wierzcie mi albo nie, ale ja miałam taką rękę dosłownie wiotką. Nie miałam siły, żeby to jabłko na tej tacy zatrzeć. Wzięłam go po prostu i zjadłam. Położyłam się z powrotem na łóżku i zjadłam to jabłko. Natomiast nic kompletnie mi to nie dało, nie pomogło. Iż po prostu nie wiedziałam, co mam zrobić. Jak mam to zakończyć, skoro nic w domu nie ma innego do jedzenia. I tutaj bardzo dziękuję mojemu koledze, który mi pomógł. Napisałam po prostu do mojego kolegi SMS-a, żeby był tak miły i poszedł do sklepu, albo nie wiem, z domu, przyniósł mi jakąkolwiek bułkę, chleb czy coś w tym stylu. Naprawdę nie obchodzi mnie, czy to będzie dobry chleb, czy zły, czy to będzie pieczywo białe, czy ciemne. Niech mi cokolwiek przyniesie do jedzenia, błagam. I po prostu mój kochany kolega zrobił to dla mnie. Poszedł do sklepu, kupił mi porządny, żytni chleb. Chociaż naprawdę wtedy mnie nie interesowało, czy on jest porządny, czy nie, byleby jakoś podbić te węglowodany, żebym się znowu poczuła dobrze. Ja zjadłam tylko i wyłącznie dwie kromki tego chleba i po prostu mi przeszło. Jak ręką odjął, przeszło. To była jakaś magia, ja nie wiem. Przed chwilą jeszcze czułam się tak, jakbym miała zejść dosłownie z tego świata. Nie miałam siły na to, żeby się podnieść. A nagle dwie kromki chleba i taki wzrost energii. Ja mogłam normalnie funkcjonować, ja mogłam wszystko posprzątać, wszystko po prostu, wszystko robić. Więc to jakaś w ogóle magia. Głowa też przestała mnie boleć, absolutnie ból po prostu jak ręką odjął, zniknął. I tutaj wiem, że będą różne głosy. Ja specjalnie nie zostawiałam tego filmiku zbyt długo na moim kanale, żeby właśnie nie było różnych domysłów później odnośnie tego, dlaczego ja zrezygnowałam. Jedna grupa mówiłaby, że jestem zbyt słaba, powinnam wytrzymać większą ilość czasu i wtedy to by mi przeszło, nie wiem, po dniu, po dwóch, po tygodniu, ale by mi przeszło, bo taki jest proces oczyszczania i tak powinno być. Druga grupa by mówiła, że jestem głupia, bo chwytam się takich jakichś głupich oczyszczań i po prostu powinnam od razu zareagować, kiedy tylko zauważyłam, że czuję się źle i zjeść coś normalnego. I powstała pewnie jakaś niemiła dyskusja, ja nie chciałam absolutnie wtedy odpowiadać na takie komentarze. Nie chciało mi się po prostu tego wszystkiego czytać i usunęłam ten filmik jak najszybciej się dało, żeby jak najmniejsza liczba osób go zobaczyła. Ale po prostu poczułam, że muszę Wam o tym wszystkim opowiedzieć, bo wiem, że bardzo dużo osób, znaczy bardzo dużo, wiem, że kilka osób się tym interesuje i jest ciekawa tego typu oczyszczania. Wiem też, że niektórzy z Was próbowali tego oczyszczania, więc jestem tutaj bardzo ciekawa i już czekam na Wasze komentarze, jak to u Was było, jak Wy się czuliście. Ja muszę Wam powiedzieć, że nie polecam tego oczyszczania osobom, które są tak aktywne jak ja. Dla mnie wytłumaczenie jest takie, że po prostu mój organizm, ja jestem osobą aktywną, która potrzebuje po prostu więcej tego paliwa w ciągu dnia i dostarczanie sobie węglowodanów tylko i wyłącznie z warzyw niskoskrobiowych, jeszcze gdyby tam były jakieś ziemniaki na przykład, to może bym się czuła lepiej, na pewno bym się czuła lepiej. Dostarczanie sobie po prostu węglowodanów z samych warzyw niskoskrobiowych, no i tam z tego jabłka, który jest niskocukrowym owocem, to jest jednak po prostu dla mnie za mało. Ten mój organizm potrzebował po prostu więcej paliwa i on musiał mi jakoś dać sygnał o tym, że jestem po prostu źle. No i dał. Takie jest moje wytłumaczenie odnośnie tego. Naprawdę nie chcę sprawdzać, jakbym się czuła po kilku dniach, ponieważ ja nie jestem osobą, która może sobie pozwolić na to, zwłaszcza w tym okresie, jaki jest teraz, żeby leżeć cały dzień do góry tyłkiem i po prostu pachnieć. Ja po prostu mam takie rzeczy do robienia, których no, nie mogę jakoś przeskoczyć i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby być wyłączona z życia, tak jak gdyby, bo ja się tak wtedy czułam przez kilka dni. Ponadto ja byłam wtedy sama w mieszkaniu, więc gdybym zemdlała, gdyby coś mi się stało, to nikt tak naprawdę by mi nie pomógł. Ja byłam tutaj sama. I właśnie jeszcze raz dziękuję koledze mojemu, że mi pomógł. Też bardzo się przestraszył, o co tutaj w ogóle chodzi. A to już pominę jego reakcję, to nieważne. Więc tak to u mnie wyglądało. Ja ogólnie tego oczyszczania no nie mogę Wam polecić, ponieważ ja się czułam źle. Tak jak mówię, może by to ustąpiło po jakimś czasie, ale ja nie mogę sobie na coś takiego w tej chwili pozwolić. Jeżeli ktoś z Was chce spróbować, tutaj też pamiętajcie, że każdy organizm jest inny i to, że ja tak zareagowałam, to nie znaczy, że Wy też tak musicie zareagować, ale ja bym radziła znaleźć sobie taki dzień, takie dni, w których po prostu możecie położyć się na łóżku i zdychać, bo
No, mówię, nie każdy musi tak zareagować, ale w razie czego, no to nie wiem, osobom bardzo aktywnym bym raczej tego nie polecała, ponieważ szybko, szybko się ten glikogen z Was wypłucze, czy co tam się podzieje, nie wiem, nie będziecie mieli po prostu siły. Takie jest moje zdanie na ten temat. Jeżeli macie w tym temacie jakieś doświadczenie, a wiem, że część osób ma, to dajcie koniecznie znać, jak Wy się czuliście właśnie na tej diecie. Jestem bardzo ciekawa. Dajcie też koniecznie znać, czy jesteście osobami aktywnymi, bo to myślę, że jest dość istotne. Doktor Dąbrowska, wiem, ja też nie mam książki doktor Dąbrowski, jedyne źródło moich informacji to był internet, który jak wiadomo nie jest zbyt rzetelnym źródłem informacji, ale zawsze jakimś. Wiem, że dużo osób pisało o tym, że wytrzymuje po kilka tygodni na tej diecie, po kilka miesięcy ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie tego i no nie wiem, jeszcze tam piszą o jakichś siłowniach, o aktywnościach fizycznych, więc ja nie wiem, jak ci ludzie dają sobie po prostu z tym radę. Ja wymiękam, po prostu wymiękam. Powiem Wam tak, ja chyba za bardzo ostatnio zaczęłam kombinować, za dużo oglądam osób, które wydają mi się po prostu idealne i bardzo chciałabym się wpasować jakoś, nie wiem, upodobnić do nich. Chciałam, bo w tej chwili już nie chcę. Po prostu zaczęłam w pewnym momencie zatracać tę swoją indywidualność i teraz doszłam do wniosku, że ja to jestem ja i przestań po prostu, Anka, patrzeć się na wszystkich wokoło. Przypomnij sobie, jaki typ odżywiania na Ciebie wpływał najlepiej. Kiedy Ty czułaś się najlepiej, kiedy Twoje włosy wyglądały najlepiej, cera, paznokcie. Kiedy wszystko było ok i po prostu wróć do tego. Przestań kombinować jakieś tam rzeczy różne, bo tak naprawdę zatracasz swoją indywidualność i chcesz się na siłę do kogoś upodobnić, a Ty to jesteś cały czas Ty, więc zostań jaka jesteś. I doszłam do wniosku, że po prostu wrócę do takiego stylu odżywiania, który mnie najbardziej służył i zrobiłam to oczywiście bez tutaj wyłączając mięso, bo o mięsie tutaj w ogóle nie ma żadnej mowy, czyli po prostu wróciłam do swojego odżywiania trochę zdrowo, trochę niezdrowo, bez takich skrajności, że najpierw jem same smażone krokiety i białe pierogi, a później nagle jem same warzywa, bez po prostu takich skrajności będę jadła tak, jak mam ochotę, tak, jak mój organizm chce. I to tyle. I takie jest moje zdanie na ten temat, więc więcej kombinowania z takimi oczyszczaniami u mnie nie będzie. Ja w ogóle zastanawiam się, jak się czują ludzie na głodówce, skoro ja na takim oczyszczaniu czułam się tak źle. Nie wyobrażam sobie tego, więc nadal interesuję się tematami głodówek, oczyszczań i tym podobnym, bo interesuje mnie to, natomiast będę oglądać tylko inne osoby. Sama tego robić nie będę. Jak na razie, nie wyobrażam sobie tego, więc takie jest moje zdanie. Jeszcze raz mówię, koniecznie dajcie znać, co Wy o tym sądzicie, czy właśnie próbowaliście tego oczyszczania, czy jakichś innych, czy może głodówek, bo pewnie część z Was coś takiego ma za sobą. No już nie rozgaduję się. Mam nadzieję, że teraz te filmiki moje będą się pojawiały trochę częściej. Chociaż też wolę nic nie obiecywać, bo wiecie, nie wiem jak to będzie. Także to na tyle. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Chociaż wiem, że nie wszystkim na pewno się spodobał, ale części chociaż, mam nadzieję. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia, mam nadzieję, już niebawem. Pa, pa! Przyjdzie noc i wyłączy sumienie. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Matko!